I w ten sposób Łukaszenka pokazywał wszystkim i nam, przyjacielom Andrzeja, i opozycjonistom, co on jest w stanie zrobić z człowieka. Jak zniszczyć człowieka jest po prostu stanie białoruski reżim. Widzieliśmy człowieka, który jest po prostu wychudły, który jest przemielony, tak, w sposób fizyczny, słaby, chory ewidentnie, bardzo zniszczony tym, co przeszedł. Ale patrzyłem w te zdjęcia, widziałem też w nich ogień. Widziałem ogień w oczach Andrzeja, widziałem taką po prostu duchową wyższość, siłę. I tego się strażnikom nie udało złamać. I tego łagru chyba trafił latem. I na początku, właściwie na wejściu, dostał karcer, czyli izolację w nieogrzewanej, koszmarnej celi, która miała trwać do grudnia. I z tego, co dowiedzieliśmy się, to więzienny felczer, który miał podpisać zgodę, że więzień nie jest w stanie po prostu przeżyć taką karę, pierwszy felczer odmówił, patrząc na stan zdrowia Andrzeja, że ta kara nie będzie bezpieczna. Po prostu może być problem zdrowotny u Andrzeja. Andrzej może tego po prostu nie przeżyć. No ale przyszedł raz drugi felczer, i gdzie pierwszy się wahał, ten postawił od razu parawkę i zaczął się cały właśnie festiwal tortur i upokorzeń Andrzeja już w Nowopołocku. Apelujemy do wszystkich tych, którzy mają te narzędzia polityczne w dłoniach. Pomóżcie uwolnić Andrzeja Poczobuta.